Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby pokazać, bo jednak robiłam wczoraj ten sernik, o którym Wam mówiłam, że muszę zrobić, więc robiłam. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda i powiem, co tutaj takiego modyfikowałam w tym serniku. Tak wygląda mój imieninowy serniczek. On jest taki dosyć, wyszedł taki, widzicie, fajny, taki wyższy, ale on jest, od razu mówię, zmodyfikowany, dlatego że on w przepisie był z masą kajmakową, a ja myślałam, że mam tą masę kajmakową, a jednak okazało się, że jej nie mam, więc ja go trochę zmodyfikowałam. Zamiast masy kajmakowej to miałam mleko skondensowane, więc wlałam całą taką niedużą, taką średnią puszkę mleka skondensowanego i to, tak widzicie, fajnie zwarło, ponieważ masa ta sernikowa była bardzo, ale to bardzo rzadka. Była taka bardzo lejąca, że myślałam, że to się nie, jakby nie zewrze, ale chyba to mleko skondensowane też zrobiło robotę na tyle, że to się wszystko ładnie zwarło w całość. Można kroić ten serniczek. Myślałam jeszcze, żeby zrobić polewę, ale moja druga połówka stwierdziła, że on nie chce polewy, więc będzie bez polewy. I jeszcze chciałam posypać na polewę takimi rozdrobnionymi ziemnymi orzeszkami, żeby to tak fajnie, wiecie, się przełamywało, ta słodycz z tym słonym, ale mój Mirek niestety, on nie lubi takich wynalazków, więc u niego musi być wszystko, jak to on stwierdził, original, więc jest original. Podstawę zrobiłam z ciastek, miałam resztkę ciastek, czekajcie, to były chyba jakieś owsiane czy coś takiego, wrzuciłam do blendera, poprawiłam jeszcze połową paczki, o tutaj mam, to Wam pokażę, herbatniki też dodałam, połowę paczki tych, co miałam, i po prostu wszystko wrzuciłam do takiego blendera, malaksera, nie wiem jak to się mówi, ale powiedzmy, że do takiego malaksera, zblendowałam, rozpuściłam masło, tak jak było w przepisie. Tam chyba było 80 deko masła, więc rozpuściłam. Jak trochę przystygło, wrzuciłam do tych ciasteczek. Utworzyła się taka fajna podstawa. Wrzuciłam na chwilę do lodówki. W międzyczasie robiłam ciasto. Później wyciągnęłam z lodówki. Zalałam tą podstawę ciastem, tą masą serową. I wszystko do piekarnika, tylko to do piekarnika wrzuciłam, tam było tak w przepisie na 150 stopni, ja nagrzałam piekarnik do 160 i on, nie wiem czy on miał być w oryginale cały taki biały, ale nie podobało mi się to, że on jest taki biały, ale jest zwarty, że tylko po rantach się zrobił, że tylko na rantach zrobił się taki jakby brązowawy, a reszta jego jest biała, więc taki oto serniczek popełniłam, imieninowy. Dobra, kończę nagrywać, bo mnie tak kichanie teraz bierze, znowu chyba alergia. O matko, alergia się włączyła, ja już kończę na razie, muszę wziąć sobie jakieś witaminki. I widzimy się za chwilę. Jeszcze chciałam Wam pokazać moje ziółka, które dokładnie siałam w tamtą niedzielę. To było chyba jakoś wieczorem, siałam przed położeniem się spać. I zobaczcie, że tu jest bazylia. Bazylia już ładnie kiełkuje. Ja miałam tylko taką ziemię, która mi się została z poprzedniego miejsca zamieszkania i stwierdziłam, że ją wykorzystam. Wiecie, tutaj jest taki trochę problem z tymi ziemiami, bo
bo jak kupujecie, to nie macie napisane za bardzo, do czego jest. Ogólnie ta ziemia, którą ja kupiłam, ona była do ogrodu, do właśnie jakby kwiatów domowych, ale ona jest, widzicie, z takimi kamyczkami. Ona, nie wiem, czy ona zawiera jakieś nawozy w sobie, czy można by powiedzieć, że to jest żyzna ta ziemia. No, ale kiełkuje bardzo ładnie bazylia, żeby nie zapeszać tylko, bo naprawdę zaczęłam się martwić, że tutaj nic nie widać. A tutaj, moi kochani, jest dokładnie pietruszka. Co tu jest? Poczekajcie, pietruszka, koperek i czomber. To był taki miks ziół, kupiłam w Lidlu ostatnio i tam myślałam, że zamiast, bo wiecie, ja te nie wszystkie te nazwy jeszcze też po angielsku ogarniam i myślałam, że to będzie rozmaryn, ale nie, jednak okazało się, że czomber. Nigdy czombru jakoś tak nie używałam do niczego, chociaż wiem, sprawdzałam w internecie, że bardzo zdrowy jest. I wiecie co, to już powinno kiełkować po tygodniu czasu. Już dzisiaj właśnie mija tydzień i ja myślę, żeby jeszcze sobie tutaj jakoś tak palcem wziąć jakieś dziurki, porobić, bo ja mam te nasiona na taśmie. Więc one są ogólnie na takim pasku, na takiej tasiemce i są trzy jakby takie rządki. Jest pietruszka, czomber i koperek. I każdą tą jakby się odcina, ja sobie odcięłam, nie posadziłam całej, może dlatego po prostu jedno, wiecie, się nie przyjmie, drugie się przyjmie i będzie tutaj, ja jeszcze dosadzę, dosieję tutaj, bo nic tu nie widać, wydaje mi się też, może to być też powód, że za głęboko posiałam, więc teraz spróbuję po prostu tak trochę, bo wiecie, nie każde nasionko się przyjmie. I jak ja to zrobiłam tylko tak, jak paski szły i na przykład tu mi się tylko przyjmą, a tu będzie goło, no to też bez sensu. I muszę chyba zrobić taką po prostu serpentynę. Ja to robiłam tak właśnie rządkami, jak było, żeby wiedzieć, że na przykład tu w tym rządku będzie na przykład pietruszka, tu w tym rządku będzie koperek, tu będzie czomber i tutaj znowu pietruszka, koperek, czomber. I chciałam po prostu mieć to w takich jakby też właśnie posegregowane jakby. A jak tak zrobię tą taśmę, coś mi obraz skacze, jak tak zrobię, wiecie, w trzy litery tą taśmę, to po prostu nie będę później wiedziała, co mi rośnie. Chociaż jak wyrośnie, to będzie wiadomo, prawda? Ale to będzie takie, wiecie, że tu pietruszka, tu koperek, na przykład tu czomber i tak, taki będzie miks po prostu utworzony. A tego nie chciałam za bardzo robić, ale chyba tak zrobię. Nawet chyba zaraz tak zrobię, że wezmę po prostu palcem takie jakieś sobie, jakiś taki, o taki wezmę ten i posadzę, posieję jeszcze raz wszystko. Może po prostu przez to, że to jest na taśmie, to taśma musi się rozpuścić, później zanim wybiją te nasiona. No nie wiem, ale w każdym razie taką rzecz posiałam. I jeszcze, moi kochani, posiałam tutaj pomidorki koktajlowe. To jest miks pomidorków. Ja to trzymam za telewizorem, bo tutaj jest przy oknie. A one muszą mieć dużo światła i tak jak widzieliście, ja je jeszcze przykryłam takim plastikiem, czekajcie, pokażę Wam. Takim plastikiem od pomidorów, ono tutaj ma dziurki i tu też ma dziurki, więc dopływ powietrza jest. I tak, i widzicie, pomidorki mi również kiełkują. Tylko w pomidorkach zrobiłam też jakby podstawowy błąd, mianowicie widzicie, że one mi tak rosną po brzegu. I ja całą torebkę nasion praktycznie
wysypałam na tą jedną malutką doniczkę. A to się powinno jedno nasionko sypać na doniczkę. Czyż nie? No tak. Więc dlatego też, czekajcie, bo ja tutaj nie wiem, jak to Wam nagrać. Tu jest, ale chyba tak będzie dobrze. Ja jedno nasionko powinno się sypać na doniczkę, a ja nasypałam po prostu całe opakowanie. Tam niedużo było nasion, bo chyba z 6 albo 7 i to starałam się, wiecie, też tak równomiernie jakby trochę na całej doniczce. I dlatego mam tyle kiełków. I będę to chyba musiała przesadzać, bo jak to mi wyrośnie, to po prostu nie mogą być tak, że będzie jakby pomidor, jedna jakby łodyga pomidora po prostu, trzy łodygi pomidorów w jednej doniczce takiej malutkiej, więc będę musiała to pewnie przesadzać. Na razie jest jak jest, dajmy im szansę, już wschodzą, wkiełkują, więc jest dobrze, tylko tamten miks ziół po prostu nic nie daje żadnego rezultatu, ale zaraz jeszcze właśnie wezmę i dosieję na tej taśmie. Posiałam jeszcze raz te ziółka, zobaczymy, co z nich wyjdzie. Teraz posiałam troszeczkę, jak widzieliście, o, pod światło, tak muszę się chyba ustawić. Posiałam je troszeczkę bardziej płytko i po prostu miejmy nadzieję, że teraz troszeczkę się wzbiją. Tak, także... Miejmy taką nadzieję, a jeśli tamte po prostu pozostałe też jeszcze wykiełkują, to będzie tym bardziej fajnie. No, także mam nadzieję, że to pomoże, to, że wysiałam je jeszcze raz trochę bardziej płytko. Może to był po prostu problem tych nasion, że one jeszcze nie wykiełkowały, a powinny, bo czekajcie, zaraz Wam powiem. Już Wam pokazuję, także tak jak widzicie, te nasiona są po prostu na takiej tasiemce i one tutaj można je przerwać, można je odciąć i teraz właśnie początkowe miały tutaj napisane, że parsley, że dill i że savoy, a teraz nie wiem, co jest co. Nie podpisałam sobie dalej po prostu, żeby wiedzieć, a oderwałam przy pierwszym jakby przy pierwszym siewie po prostu oderwałam, odcięłam nożyczkami tamtą informację, co jest co. I teraz zostałam bez tego, ale to nic, to się, wiecie, i to jest dosyć grube tutaj, jakby ta tasiemka. Ile tutaj jest metrów? O, tak to wygląda.
To jest niby do gruntu, ale do doniczek również. I a widzicie, tu jest informacja, że Dill i Savory wschodzą 15-20 dni przy 15 do 20 stopni Celsjusza. Natomiast pietruszka wschodzi jakby w ciągu 15-30 dni przy 15 stopniach. Więc nie wiem, czy mi pietruszka wzejdzie. Co prawda okno jest otwierane co jakiś czas, tutaj jest kaloryfer, więc on też daje ciepło, poza tym tutaj się gotuje, ale poprzez to, że one stoją w takim miejscu właśnie bardziej bliżej okna, bliżej kuchenki, no to jest te 19-18 stopni w kuchni. No i nie ma 15, ale wydaje mi się, że to nie powinno mieć znaczenia dla pietruszki. Pietruszka wydaje mi się, ona to nie jest takim jakimś kapryśnym zielem, żeby właśnie tak bardzo się trzymać temperatur. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie do miesiąca czasu, czyli jak w tamtym tygodniu siałam, to do miesiąca czasu powinna wzejść. Jeszcze myślę o tym, żeby jeszcze drugą doniczkę nie wsiać, bo jeszcze mam bazylii trochę, chyba. Albo to mi tylko zostało, właśnie nie wiem. Ale jeszcze myślę o tym, żeby bazylię jeszcze w jedną doniczkę wsiać. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to nie za dużo będzie. Później jak to wzejdzie po prostu, to mogę mieć za dużo tego. I tyle. A tak to zawsze jeszcze mogę mieć za rok. Chociaż bazylia, ona wschodzi. Ona wschodzi taka posiana, co roku tam było chyba napisane. No dobra, moi kochani, to tylko tyle chciałam Wam powiedzieć o moich nasionkach, że posiałam jeszcze w tamtym tygodniu i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu to wszystko ładnie wzeszło i żebyśmy mieli pomidorki, bo ja bardzo bym chciała mieć pomidorki. Później myślę, że jak się je posadzi, one lubią ciepło, co prawda. Ale ludzie też, wiecie, tak jak moja mama na przykład na podwórku, na rabatce normalnie pomidorki jej rosną, więc później jak mi tylko po prostu trochę urosną, to ja je będę chciała do osobnych doniczek przesadzić i chyba je wystawię na taras, żeby one sobie w takich warunkach atmosferycznych normalnie rosły. Nie w domu, nie wiem, albo może w domu zostawię, no nie wiem, w każdym razie wiecie, no na dworzu mają deszcz co chwilę i tak dalej, takie bardziej wilgotne powietrze niż w domu, no zobaczymy. Dobra, to tyle na ten moment i łączymy się jeszcze później.